Dobry wieczór. Po 4 miesiącach wracamy do Sokółki w Wyspie Podlaskim. Tak jak wspominała tutaj moja koleżanka, 4 miesiące temu w tym budynku, który za mną, odbywała się za piętymi drzwiami rozprawa osób 13 z granicy, która swoim czynem chciała pokazać, że się nie zgadza na to, co się dzieje na tej granicy. Natomiast dzisiaj próbowaliśmy się dostać do Kuźnicy Białostockiej na przejście graniczne, które znacie z informacji medialnych. No niestety 4 km przed granicą patrol policyjny zatrzymał nas i powiedział, że bez zgody komendanta Straży Granicznej tam nie ma możliwości wjechania, chociaż używaliśmy legitymacji prasowych mediów zarejestrowanych. Ja wcześniej się zwracałem z taką prośbą do komendanta głównego Straży Granicznej, do komendanta tutaj regionalnego Straży Granicznej oraz do komendanta wojewódzkiego policji w Białymstoku oraz komendanta głównego policji w Warszawie i takiej zgody nie wydano jako medium dostępu do granicy, także twierdzenie przez rzeczników prasowych poszczególnych instytucji, że media będą otrzymywały takie informacje, jest nieprawdziwa. Sokółki dla Głos News, Azjadar Włoszczyński. Dobrego wieczoru.